Dzień dobry. Moją i Państwa gościnią jest dzisiaj Maria Banaszak, doktor nauk społecznych, specjalistka terapii uzależnień. Bardzo cenię to, że pisząc o młodzieży i mówiąc o młodzieży, nie używasz takiej popularnej formy demonizowania czyli kiedyś to, kiedyś to tego nie było kiedyś to nie było uzależnień kiedyś to w ogóle młodzież była doskonała. Czy Uzależnienia wśród młodych? Czy ten problem się zwiększa, czy on się zmniejsza, czy jest taki sam, a po prostu przyjmuje inną formę? Tak naprawdę, jak patrzymy na takie twarde statystyki, to w dużej mierze ilość osób, które się, znaczy liczba osób, które się uzależnia, ustabilizowała się już ponad dekadę temu. Mieliśmy taki skok jeszcze w w 2006, 2008 roku, też w tym momencie, kiedy wchodziły nowe substancje psychoaktywne, te syntetyczne czyli dopalacze. Natomiast już od dłuższego czasu, statystycznie rzecz biorąc, jest, sytuacja wygląda dość podobnie i dość stabilnie. Co nie zmienia faktu, że to wcale nie oznacza, że ona jest mniej niebezpieczna albo że jest tak samo, w, że jakby nic się nie zmienia ponieważ niewątpliwie dużo się zmienia, zmieniają się wzory używania, zmieniają się substancje, które przyjmujemy. Nie trzeba nawet popaść w uzależnienie, te substancje potrafią być na tyle niebezpieczne, żeby zrobić sobie krzywdę związaną jakby z używaniem. Także to prawda, że te wzorce używania robią się coraz bardziej niebezpieczne i przede wszystkim substancje są coraz częściej syntetyczne, modyfikowane, stricta chemiczne lub mieszane z chemią, która jeszcze bardziej czyni je niebezpiecznymi. To nie o to chodzi, że klasyczne narkotyki były bezpieczne, bo to przecież jakby nie w tych kategoriach, natomiast przede wszystkim były przewidywalne, a większość osób, które przyjmuje substancje psychoaktywne, nawet uzależnionych, wcale nie biorą, jakby w, mają jakiś instynkt samozachowawczy, i wcale nie biorą tego po to, żeby zrobić sobie krzywdę. Starają się w miarę mieć nad tym kontrolę. Natomiast jest, staje się to coraz bardziej trudne, ponieważ ta reakcja organizmu w przypadku substancji, których skład jest nieznany, a uwierz mi, proszę, nasi. Podopieczni mówią, że nawet sami dealerzy za bardzo nie wiedzą, co sprzedają, ludzie nie wiedzą, co przejmują. No i zmienia się przede wszystkim to, że bierze z tak zwane wzorce używania, czyli zaczynają brać naprawdę wszyscy i wszędzie. I to niewątpliwie jest czymś, co zmienia się w stosunku do tego, co, co było jeszcze kilka dekad temu. Czy to jest tak, że to są e, coraz młodsze dzieci, czy może to się rozszerza pod względem. Grupy społecznej? Spada wiek inicjacji narkotykowej, alkoholowej, to jest jakby jeden temat. Natomiast przede wszystkim ja mówię po prostu, że uzależnienia się demokratyzują. To znaczy, że przestają być przynależne do bardzo specyficznych grup społecznych. Kiedyś jeszcze bardziej historycznie w, tak naprawdę do, była, była domena albo środowisk takich stricte artystycznych, można by było powiedzieć, albo tak zwanych, mówiąc oczywiście kolokwialnie, nie, nie używamy w psychologii tego, w, tego określenia rodzin patologicznych. Czyli dysfunkcyjnych, takich sytuacji na przykład yy, niższego statusu społeczno-ekonomicznego, jakiegoś rodzaju biedy, yy, właśnie dysfunkcji. A w dzisiejszych czasach właściwie nie można podać charakterystyki jednej grupy. Można powiedzieć, że. Nie wiem, jakaś grupa będzie bardziej zagrożona. Wiadomo, że najczęściej będzie się zdarzać, że, że osoby będą używać ryzykownie w tym wieku wchodzenia w dorosłość, takim adolescencji, no bo to jakby jest związane w ogóle z naturalnym etapem rozwojowym, poszukiwaniem jakby nowości, przekraczaniem pewnych granic. Ale na przykład to, że coraz więcej osób zaczyna uzależniać się w wieku średnim, pełniąc wysokie stanowiska, funkcjonując, będąc już bardzo osadzonym w różnych rolach społecznych, można powiedzieć, że w pewien sposób jest to, jest to nowum. Przede wszystkim nowum jest też to, że te uzależnienia zaczynają jakby wchodzić naprawdę do, do jakby drzwi każdego z nas. W tych dzisiejszych czasach chyba nie ma już czegoś takiego jak szkoła wolna od narkotyków. W mojej szkole na różnych etapach. Na pewno było bardzo dużo alkoholu. I tutaj nie ma, nie ma co, co ukrywać. Natomiast jeżeli chodzi o inne substancje, o nich się bardziej słyszało niż, niż to nie tak, że ja je widziałam w bardzo bliskim otoczeniu, mimo że to był czas rozkwitu sklepów z dopalaczami. Rozumiem, że to się zmieniło, że większość młodych osób, jak dzisiaj idzie do szkoły, to ma kogoś w bliskiej, w bliskiej odległości, że tak powiem, od siebie, kto zażywa. Przede wszystkim niepotrzebny jest dostęp do wiedzy tajemnej, bo kiedyś jakby e, trzeba było przekroczyć pewną granicę. Przede wszystkim ta granica istniała, ona była namacalna. E, do, nie wiem, do świata właśnie narkotyków przynależały takie e, sytuacje jak, nie wiem, ciemna brama, jakiś dealer, nie, czarna wołga pod szkołą. Oczywiście, że trochę się śmieje, ale co nie zmienia faktu, że to nie było tak, że każdy wiedział gdzie, co, jak można kupić. Faktycznie trzeba było, mówię, przekroczyć jakąś granicę i część osób się tego bała. Najzwyczajniej w świecie internet Również w dużej mierze, znaczy również przede wszystkim, spowodował, że teraz nie trzeba mieć żadnej wiedzy. To są tematy, które wiadomo, że są najbardziej ciekawe. Im bardziej są zakazane, i mniej o nich mówimy na co dzień, dlatego ja też jakby zachęcam do tego, żeby przestać robić temat tabu z narkotyków, bo nie, nie, nie jesteśmy już w stanie uchronić dziecko przed dostępem, jakby ja nie mówię o tym, że każde dziecko będzie eksperymentować, ale mówię o tym, że e, jeśli będzie chciało, to będzie miało taką możliwość, lub przynajmniej zna kogoś, to nie będzie problem, jakby tak naprawdę kwestia wyciągnięcia ręki, albo czasem nawet nie wyciągnięcia, czasem siedzisz i te informacje same do ciebie przychodzą. I tak samo są informacje o tym, jak pozyskiwać te substancje i do tego nie potrzeba już właśnie, mówię, mieć jakichś tajnych znajomości i robić rzeczy, które wydają się niebezpieczne, tylko można wręcz jakby y, chociażby zamawiać je do y, zdalnie, tak samo jak nie wiem, buty czy, czy, czy karmę dla zwierząt. Uzależnienie jest po prostu niezwykle niekonstruktywnym, oczywiście, ale jest sposobem radzenia sobie. Jeśli nie potrafimy poradzić sobie, nie wiem, w kontaktach społecznych, czujemy się super niepewnie, nie umiemy radzić sobie, nie wiem z jakimiś, nie umiemy rozwiązywać problemów w sposób konstruktywny, po prostu nie umiemy radzić, na przykład regulować swoich emocji, nigdy nie nauczyliśmy się regulować swoich emocji w sposób, który faktycznie daje ulgę, a nie tylko jakby je podsyca. To w takich sytuacji właśnie, czy to te narkotyki, ten alkohol, czy jakby w innego rodzaju zachowania, okażą się bardziej atrakcyjne od, od życia na trzeźwo, Większość z nas uważam, że robiła na jakimś etapie swojego życia e, e, robiła tak zwane zachowania, które kwalifikują się jako ryzykowne. To jest gdzieś tam wpisane w pewien etap rozwoju. E, takiego poszukiwania nowych rzeczy, właśnie przekraczania granic, tego w, y, y, sprawdzania co wolno, co nie wolno, jak reaguję, co jest moje, co nie jest moje, ale też identyfikacji jakby wraz z grupą, która często, jak wiadomo, że odbywa się poprzez udział w tego typu niezbyt mądrych różnych rytuałach. Natomiast na dłuższą metę tak naprawdę ci panie jest strasznie nudne. E, Okej, okay, to jest euforia, ale wiadomo, że ta euforia to też jest, nie chcę mówić oczywistości, ale że ona wraz z rozwojem uzależnienia będzie coraz mniejsza. Bo im dłużej się bierze, tym człowiek bardziej zaczyna brać po to, żeby czuć się normalnie, a nie po to, żeby czuć się wyjątkowo. Do tego przestajemy być w stanie realizować najróżniejsze swoje cele, rozwijać się, wypadamy nie wiem, z relacji, z najróżniejszych ról. I dla większości ludzi, którzy potrafią właśnie funkcjonować w tych rolach w sposób konstruktywny, którzy potrafią realizować, nie wiem, czerpać satysfakcję po prostu, z, chociażby z tego, że osiągają jakieś swoje cele, te narkotyki y, przestają być y, jakoś tak atrakcyjne, żeby one trochę zaczynają w ogóle wręcz przeszkadzać. Przeszkadzać nie wiem, w pracy, w uczeniu się, zaczynamy czuć, że i kondycję mamy trochę przez to słabszą, i gorzej myślimy. Y, natomiast faktycznie ludzie, którzy się uzależniają, to są ci, dla których one są, którzy, dla których jakby są rozwiązaniem jakiegoś rodzaju problemów. I niemalże zawsze, ja nie mówię o tym, że nie istnieje coś takiego jak przy, jakby podłoże też biologiczne, bo jasne, że jest jakby część uwarunkowań takich też no, na poziomie takim genetycznym, po prostu funkcjonowania też mózgu, ale nie ma czegoś takiego jak gen uzależnienia, że ja odziedziczę gen. Właściwie każda osoba, która się uzależnia, uzależnia się dlatego, że ma jakieś podłoże jakiegoś rodzaju trudności, nieumiejętności społeczno-emocjonalnych. I po prostu te substancje czy te zachowania stają się sposobem radzenia sobie. I tak się zastanawiam w takim razie, jak powinna wyglądać porządna prewencja, no bo skoro e, narkotyki same w sobie nie uzależniają, i myślę, że fajnym dowodem na to jest to, że większość z nas e, spróbowała kiedyś alkoholu, który jest e, tak silnie wpisany w naszą kulturę, po prostu tak. na każdym kroku, e, no to gdybyśmy m, w taki sam sposób. Ci dorośli, mityczni, traktowali e, inne substancje, a często się tak mówi, że no weźmiesz raz i już. No ale przecież tak nie jest. No i e, w takim razie. Gdzie powinna być prewencja, skoro nie w takim demonizowaniu? Tak, ja też mam, właśnie uważam, że dużą trudnością jakby z tym związanym jest w dalszym ciągu to, że mamy taki problem z taką wyważoną rozmową, że potrafimy albo właśnie straszyć, albo w drugą stronę, albo nie mówimy o tym w ogóle, bądź też jest coraz większa moda na y, promowanie wręcz pewnego stylu życia, taki kompletny, bezrefleksyjny opowiadanie o części, zwłaszcza substancji psychodelicznych. Y, Wiadomo, czy to w, czy to MDMA, w ogóle różnego rodzaju psychodelików, czy, czy to w ogóle przetworów yy, przetworów konopi, jako w ogóle me, remedium na wszystko. E, tymczasem, prawda, leży po środku. Więc yy, prewencja na podstawie takiej. Yy, w ogóle edukacji, normalnej edukacji, rozmawianiu jak o każdym innym trudnym temacie. W pewien sposób można powiedzieć, że kwestia substancji też w dużej mierze dotyczy właściwie jak nie, większości. Nie mówię, to nie znaczy, że każdy eksperymentuje, ale to znaczy, że one istnieją w naszej kulturze, istnieją w naszym otoczeniu. To jest jakiegoś rodzaju temat, którego nie ma co udawać, że, że nie ma. Także z jednej strony takiej, takiej edukacji, która potrafi mówić o zagrożeniach, ale mówić w taki sposób właśnie bez skrajnych emocji w jedną czy w drugą stronę. Jak chociażby temat właśnie z marihuaną. Tak, nikt od marihuany nie umarł, ale nie, to nieprawda, że nie uzależnia, bo potrafi uzależnić, i to nieprawda, że nie, w, że nie można się spotkać z żadnymi konsekwencjami, bo dłuższe używanie może prowadzić do bardzo wielu różnych konsekwencji od depresji przez stany psychotyczne, po najróżniejsze zaburzenia nie wiem, uwagi, koncentracji, snu itd. I tak, po prostu żeby o tym rozmawiać. Co więcej mam wrażenie, że z, coraz łatwiej nam idzie na przykład z alkoholem taka rozmowa. Już y, nauczyli umiemy stwierdzać alkohol jest niebezpieczny, tak? Od alkoholu można się uzależnić i może się to skończyć strasznie. Ale z drugiej strony ludzie korzystają również z tego alkoholu y, i nie każdy kończy w związku z tym w jakimś strasznym stanie. Ja to bardzo często powtarzam, ale pozwolę sobie po raz kolejny, że przeciwieństwem uzależnienia wcale nie jest abstynencja. Tylko relacja i to dobra relacja. Nie każda jakakolwiek, tylko dobra relacja, bezpieczna relacja. I w takim im bardziej jakby ten, te, te życie młodego człowieka jest wypełnione na przykład bezpiecznymi relacjami, tym mniej jest też w nim przestrzeni tak naprawdę mówię mniej tam będzie pustki, którą będą później te potencjalne narkotyki jakby wypełniać. Rozmawiajmy o tym, jak rozmawiamy o wszystkim. Wiedz, że możesz ze mną pogadać, i jak chcesz się czegoś dowiedzieć, to ja cię nie ocenię nie przyjdę zaraz i nie powiem, że w ogóle nie tak cię wychowałam yy, i nie wiem, nie taka, nie wiem, albo w ogóle te stereotypy fajne, że w ogóle dziewczynki się nie zajmują takimi rzeczami, nie w naszym domu i różne inne tego, tego typu historie. Jeszcze raz się dowiem i w ogóle, yy, nie wiem, ciach, jakby odcinam dostęp do, nie wiem, wszystkich możliwych jakby przyjemności, yy, tylko hej, rozumiem, że to jest dla ciebie ciekawe, porozmawiajmy o tym, ja się nie do końca na tym znam, to może poszukajmy razem informacji z jakichś źródeł, które wydają się zaufane. Ale przede wszystkim taki klimat twórzmy w ogóle relacje z tym młodym człowiekiem, w której on wie, że może się do nas zgłosić, jak coś go zainteresuje. Bo to i nie jest na poziomie prewencja nie odbywa się tylko na poziomie edukowania o samych narkotykach. Prewencja odbywa się na poziomie w ogóle kształtowania, mówię, bezpiecznej relacji i pokazywania też, że są inne sposoby, na przykład, że jak mi jest ciężko, to że istnieje cała gama różnych sposobów radzenia sobie z tym napięciem. Marihuana to jest super ciekawy temat, dlatego, bo te szkody, które ona wyrządza, nie są tak drastyczne, aby motywować do zmiany. I przede wszystkim, to nawet nie o to chodzi, że one nie są drastyczne, ale przede wszystkim następują na tyle wolno, że ludzie się z nimi nie jakby nie łączą kresek. Bo jak zaczniemy przyjmować, nie wiem, opioidy, e, to bardzo szybko poczujemy, że nie przyjąłem tam, nie wiem, substancji, no to przychodzi, e, to mam objawy odstawienne, nie wiem, bolą mnie stawy, kości, e, mam zimne poty, to na pewno wynika z tego. Natomiast jeśli chodzi o marihuanę, to nie będzie takie proste, że nie wiem, we wtorek zapalę, a w środę będę się źle czuł. Tylko te zmiany będą narastać bardzo pomalutku. Będzie spadać przede wszystkim, nie wiem, możliwość koncentracji, będzie się odechciewać. Różnych rzeczy. Rozwija się tak zwany syndrom motywacyjny, czyli właśnie taki stan, w którym się robi trochę wszystko jedno. Tak, one są mniej drastyczne i one przede wszystkim właśnie przez to, że są tak bardzo rozłożone w czasie, to są i tak łatwo też je pomylić z czymś innym, bo na przykład objawy, nie wiem, związane z zaburzeniami snu, czy właśnie jakieś objawy depresyjne, czy problemy z motywacją, mobilizacją to są przecież objawy, których doświadczamy przy różnych innych trudnościach, których jest pełno jakby na co dzień. Więc często mówimy, a nie wiem, deprecha, a coś tam. Jakby zrzucamy te objawy na mnóstwo innych sytuacji. A poza tym, mówię, żyjemy w czasach, kiedy te racjonalizacje się łatwo podsyca, łatwo znaleźć w internecie tysięcy ludzi, które powiedzą: Story, niemożliwe w ogóle. Przecież to czysta natura, czyste zdrowie, i tylko dzięki temu przetrwamy. Zastanawia mnie i jest dla mnie, zwłaszcza jak byłam młoda, to było dla mnie zagadką. To dlaczego ja po zapaleniu marihuany, mimo że no, jestem wyautowana i nie kryję się z tym, że uzależniłam się od alkoholu, to nie brałam mocniejszych substancji, dlatego, bo po zapaleniu samej marihuany dostawałam ataków paniki, jakich nie doświadczałam w sytuacjach traumatycznych, nawet. I z czego to wynika? W ogóle wszystkie halucy, jakby substancje halucynogenne, a jak mówię, w marihuana również do nich zależy, należy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, bo wiem, że to jest niepopularny jakby fakt. E, jakby problem polega z nimi na tym, że ich działanie będzie nieprzewidywalne, nie da się wprost jakby określić, jak nasz organizm zareaguje, dlatego że w dużej mierze one będą zależeć od tego, w jakim stanie jakby my sami się znajdujemy. One mogą podbijać nastrój, w którym jesteśmy, ale mogą też wydobywać właśnie na przykład jakieś takie historie, których, których nie czujemy, a mogą na przykład dotrzeć do naszego, aktywować jakieś obszary związane z lękiem, tak jak mówisz. A naprawdę to nie chodzi o to, że teraz wszyscy skończą ze schizofrenią, bo nie mówię też o zmianach, które zaraz będą następować na całe życie, ale prawdą jest, że z, ze wszystkimi halucynogenami wiąże się takie ryzyko pojawienia się chociażby przejściowych mniej lub bardziej stanów lękowych chociażby, albo takich sytuacji, w których nam my zaczynamy, to nie o to chodzi, że my teraz widzimy nie wiem, jakieś stwory, które za nami chodzą, ale zaczynamy mieć przeczucie, zaczynamy mieć takie poczucie, że coś jest nie tak, że coś jest nie w porządku, że zrobiliśmy coś źle. Ludzie nas nienawidzą. Że ludzie nas nienawidzą. Nas że to dokładnie tak i to są sytuacje niestety, które mogą się zdarzyć, które są jakby, których potrafią niestety podkręcać i czasem to może szybko przejść, a czasem to się potrafi, mówiąc kolokwialnie, nie zawiesić i takie stany też później potrafią wracać. Potrafią w ogóle na przykład ciekawostka jest też taka, że, bo tak się argumentuje, że marihuana ma działanie w antydepresyjnym. No to już też jakby, oczywiście zależy tam od proporcji, substancji czynnych, jakby, no ale w, na krótką metę absolutnie zgadza się, że podnosi nastrój, jakby działa też przeciwbólowo, w wielu sytuacjach potrafi jakby wdawać fajną ulgę, natomiast długo długotrwale, przyciągle, w dużych ilościach, wręcz przeciwnie, potrafi doprowadzić właśnie do trwałego obniżenia nastroju i napędu, i nastroju, i motywacji jakby przede wszystkim i, i tak jak mówię, może, mogą rozwijać się czy to stany depresyjne, czy to takie stany, tak zwane, właśnie ten syndrom motywacyjny, związany z takim, taką trudnością do z Kiedy się zrobi, po prostu najzwyczajniej się wszystko jedno. Często, kiedy ktoś mówi o tym, że miał złe doświadczenia z jakąś substancją, a zwłaszcza z marihuaną, to w odpowiedzi słyszy, że albo to może złe próbowałeś, bo to różne są. Ty o co z tym chodzi? Bo no tak, oczywiście, że są różne, ale to też ja w ogóle przede wszystkim mówię, bo my trochę, jak myślimy i te argumenty, które, które jakby są bardzo promowane przez internet i które się, mówiąc już brutalnie, świetnie sprzedają w internecie, bo uważam, że wiele. Y no osób i nie tylko osób, instytucji robi na tym najzwyczajniej w świecie biznes po prostu na tym, że to jest bardzo modny temat, nie wiem, medyczna marihuana i instrukcje w ogóle. Nieważne, że nie masz problemu, ale ja ci powiem, jak przekonać lekarza, że masz i co powiedzieć, żeby, żeby zostać ci przepisana recepta na tą medyczną marihuanę i w ogóle to wspólne jakieś takie napędzanie się i utwierdzanie się w tym, że to jest najlepsze rozwiązanie absolutnie na wszystko, bo to jest Natomiast większość tych też argumentów o tym, że w ogóle żaden problem i że supernaturalna substancja też sięga trochę wyobrażeniami jeszcze do lat dziewięćdziesiątych w Polsce. No bo wiadomo, że na świecie trochę wcześniej, natomiast u nas tak naprawdę, ja nie mówię, że wcześniej nie było marihuany w Polsce, ale jednak dopiero po otwarciu granic ona zaczęła napływać w większych, większych ilościach, jakby na ten nasz rynek. To naprawdę była zupełnie inna substancja. Jakby, i, i, I nie łudźmy się, że nawet jak wiemy, że to jest, nie wiem, że to sprzedaje tam, nie wiem, krzysiek. Pragi albo inny nasz ziomek i on nam przekonuje, że to jest. Nawet jeśli tak jest i nawet jeśli on nie miesza tego z jakimiś dodatkami chemicznymi, a tak niestety bardzo często się zdarza, to trzeba pamiętać, że większość tych roślin też jest już modyfikowana tak naprawdę na poziomie już nasion i na poziomie genetycznym. I to naprawdę nie są te czasy, kiedy nie wiem, poziom THC wynosił 3-4% w suszu. W dzisiejszych czasach poziom THC wynosi i 20-30% i tak naprawdę. I w a mówimy tylko o jednej z bardzo wielu przecież substancji czynnych, które się tam znajdują. Więc marihuana, ta w dzisiejszych czasach, a ta marihuana sprzed 20-30 lat nawet obok siebie nie leżały. Się zastanawiam, czy w takim razie w ogóle jest sens hierarchizowania substancji zmieniających świadomość pod kątem bezpieczeństwa. Ja tego bardzo nie, ja szczerze mówiąc bardzo tego unikam i nie lubię tego, ponieważ uda, uważam, że tworzenie takich rankingów e, daje tylko takie pole do racjonalizacji. Uzależnienie to naprawdę nie jest jedyny skutek uboczny, jakby ta niebezpieczna konsekwencja związana z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. One funkcjonują na bardzo różnym poziomie i w zależności od tego, jaki to jest substancja, to będą też różne. Są substancje, które szybciej uzależniają, ale są substancje na przykład, nie wiem, które wolno uzależniają, ale z drugiej strony jest dużo większe ryzyko, właśnie chociażby doświadczenia takich problemów jak te stany lękowe, o, którym, o których wspominałyśmy wcześniej. Poza tym naprawdę to, że coś jakby uzależnia wolniej, to mam wrażenie, że staje się tylko i wyłącznie jakby przez to jest paradoksalnie potrafi być bardziej niebezpieczny przez to, że nie widzimy, gdzie jest granica. Że jakby nie wiadomo, w którym momencie przestaje się robić, yy, przestaje się robić zabawnie, a zaczyna się robić ryzykownie. Jakby narkotyki to są narkotyki i, i, i yy, 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 tak alkohol też jest narkotykiem. Yy, yy, wiele leków też bywa, może mieć zastosowanie takie jak narkotyki, i to, że są, na przykład mają zastosowanie w medycynie czy są wydawane z przepisu lekarza, wcale nie oznacza, że są super bezpieczne. Wszystko zależy od kontekstu i mówię, uważam, że robienie rankingów i dzielenie yy, jest to jest sztuczny podział, ale też taki niebezpieczny, jeśli chodzi o sposób, w sposobie myślenia, bo w ogóle w uzależnieniu, to przecież nie jest tylko reakcja między organizmem a substancją, ale sposób myślenia po prostu w dużej mierze i radzenia sobie. Ja od siebie dodam, że y, są grupy y, anonimowych alkoholików i narkomanów, przy czym y, każdy anonimowy alkoholik może iść na grupę anonimowych narkomanów, ponieważ to, to, to też jest y, substancja, y, to też jest narkotyk. Ja wiem, że nie każdy będzie dobrze czuł się tam z tym aspektem takiej duchowości, religijności, natomiast e, warto jest pamiętać o tym, że tam jednak jest ten Bóg, jakkolwiek go rozumiemy, więc można go odnajdywać też w przyrodzie, chodzi po prostu o coś, nad czym nie mamy kontroli. Tak, poza tym wyższego od nas tak, w Warszawie myślę, że w dużych ośrodkach miejskich też są mitingi, na, e, na których że tak powiem, e, które są bardziej takie świeckie, takie ateistyczne, to już I wszystko poradniach. można znaleźć, nie? Na szczęście właśnie te rozwiązania są na tyle różnorodne, że i w ogóle w, z całego kawałka pomocy takiej psychicznej e, i w ogóle psychiatrii tak naprawdę w Polsce to uważam, że to jest branża, która ma się relatywnie najlepiej. Ja nie mówię, że jest świetnie, bo nigdy nie jest świetnie, zawsze zabrakuje pieniędzy, zawsze jest daleko od ideału, ale na pewno jest dużo lepsze to wsparcie jak w przypadku większości innego rodzaju zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. I przede wszystkim, jeśli mamy naprawdę sporą sieć poradni leczenia uzależnień. Ja mogę powiedzieć za monar, ale przecież nie samym monarem pomoc osobom uzależnionym stoi, jakby samych poradni jest ponad 40, znaczy samych monarowskich poradni jest ponad 40 w Polsce. Tak zgadzam się, że to jest tak, że na przykład nie wiem, w małych miejscowościach czasami brakuje dostępu, a w większych miejscowościach znowuż jak w Warszawie, bywa tak, że te kolejki są faktycznie długie. Ale to nie znaczy, że jakby takiej opcji nie ma. I Ja mówię oczywiście w tej chwili o placówkach, które są bezpłatne, które są darmowe, które działają tam w oparciu, nie wiem, o kontakt z Narodowym, kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia czy tam innego rodzaju źródła finansowania. Tam, gdzie nie ma poradni leczenia uzależnień, z reguły taką ofertę mają też poradnie zdrowia psychicznego, które działają z reguły przy, jakby przy, 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 przy każdym większym szpitalu. Ale jeśli chodzi o uzależnienia, to to jest akurat taka choroba, która no, siłą rzeczy polega na utracie kontroli. I jeśli faktycznie przekroczymy już granicę uzależnienia, to znaczy, że, i to naprawdę nie jest kwestia dobrej woli, wyboru, nie wiem, tego, czy jesteśmy mądrzy czy głupi, to w ogóle nie o to chodzi, ale uzależnienie polega na tym, że przestajemy być w stanie kontrolować swoje decyzje, swoje zachowania, swoją emocjonalność. Sami manipulujemy nie tylko otoczeniem, ale przede wszystkim sami sobą, i w takiej sytuacji takie konsultacje, na przykład raz w tygodniu będą najprawdopodobniej niewystarczające i nieskuteczne, bo po pierwsze będziemy wracać cały czas do jakby miejsca, gdzie ta jakby choroba się zaczęła. Po drugie naprawdę będzie nam mega mega trudno utrzymać faktycznie trzeźwość i dlatego w przypadku faktycznie uzależnienia, ja nie mówię eksperymentowania, ale faktycznie w sytuacji, kiedy jest uzależnienie, najlepszym rozwiązaniem są stacjonarne ośrodki i takich ośrodków w Polsce naprawdę też są dziesiątki. Z tego co wiem, to ponad 80 chyba w w sumie, i ja mówię znowu o placówkach, które nie są płatne, bo jeszcze do tego mamy całą sieć, jakby prywatną, gdzie. No. E, no, co do tego też ja mam swoje, nie chcę budować stereotypów, ale bywa tam y, różnie. W związku z tym, że przynajmniej. I tak, to ja, mówię, ja mówię o otoczce, bo czasami i, i takie są usługi. Tak, bywa tak, że jest naprawdę fantastycznie i ma to świetną jakość, ale bywa niestety tak, że jest to rodzaj po prostu robienia biznesu jakby na, na cierpieniu ludzi. E, przepraszam, nie chcę nikogo jakby skrzywdzić tym, ale niestety wiem, po prostu wiem, że takie sytuacje się zdarzają, a wynikają też z tego, że jeśli coś jest prywatne, to nie ma nad tym kontroli. Zastanowie się, Jakie mam sama skojarzenia z Monarem? I chyba moje pierwsze skojarzenie jest takie, że to jest taka zamknięta placówka, do której się wysyła młodzież, jak już jest bardzo źle. Ja wiem, że z Monarem w ogóle jest mnóstwo związanych różnych mitów, w też w dużej mierze, i, też i stereotypów. Chociażby dlatego, że o rzeczach, które są, nie wiem, jakoś szokujące albo negatywne, one są dużo bardziej nośne i ciekawe to jest też taki mit, który, że to w ogóle trzeba właśnie sięgnąć dna, żeby, żeby się odbić, w ogóle żeby jakby zdrowienie z uzależnienia było możliwe. Ja zawsze jakby odpowiadam na to, że no, dno to generalnie bywa bardzo grząskie i wcale niekoniecznie się można od niego łatwo odbić i często jest tak, że naprawdę im bardziej na dnie, tym trudniej właśnie paradoksalnie się wygrzebać. Dlatego, że to zdrowienie się zaczyna wydawać coraz bardziej abstrakcyjne i faktycznie, żeby się zmobilizować do sięgnięcia, jakby, no do sięgnięcia, do skorzystania z tej pomocy, to trzeba dość mocno jakby się skonfrontować z tym swoim uzależnieniem em, wręcz z nim zderzyć niemalże jak z murem em, ale też z drugiej strony naprawdę to nie jest tak, że później im więcej tych strat, tym człowiekowi się bardziej chce leczyć. Często jest tak, że jak nagle zaczyna trzeźwieć i sobie orientuje się, że Ło, wow, że stracił naprawdę tak strasznie wiele. To teraz budowanie wszystkiego od nowa wydaje się bardzo przerażające, zwłaszcza w takim momencie, kiedy no siłą rzeczy nauk powoduje, że to właśnie to poczucie własnej wartości, poczucie skuteczności zostaje bardzo mocno nadwątlone. I nieważne jakie ktoś miał, mówię, zasoby czy to intelektualne, czy to rodzinne, wszelakie. Nawet czasami tym bardziej, ktoś jest bardziej jakby zdolny, tak poznawczo, tym ma więcej możliwości na różne racjonalizacje, że teraz to już nic nie ma sensu na przykład, że w ogóle po co się starać. Ja mówię, no, zamiast to, że ktoś jest wysoko funkcjonujący, to, że jest wysoko asekurowany, tak. to też jest to, nie? że ludzie z alkoholizmem lub z innym uzależnieniem można w aktywny sposób dożyć. do tak zwanego końca życia, czyli tak. do starości i to jest y, przykra, trudna ale to prawda. Bardzo wiele osób w ten sposób, y, z, lako, z lekomanią też, bardzo wiele osób w dzisiejszych czasach w ten sposób jakby żyje. Ale to nie chcę odpływać w ten wątek, bo jak mm -hmm. go zacznę, to, y, y, to, to nie wrócę. Natomiast wracając jakby do Monaru i do tych najróżniejszych stereotypów, istnęły jakieś stereotypy, które się wywodzą jeszcze właśnie z lat 80., kiedy było zupełnie inaczej, kiedy ta narkomania opiatowa też była specyficzna. To się wyłapywało jakieś takie historie, które w ogóle były wyjęte z kontekstu. Całkowicie I, i bo to trzeba było zrozumieć, one zupełnie inaczej wyglądają, jakieś historie. Jeśli rozumiemy, że to wszystko się, że nawet jeśli jakaś jedna metoda, nie wiem, wydaje się kontrowersyjna, to jeśli wiemy, że to się odbywa za zgodą wszystkich, za wspólnym uzgodnieniem, że to się odbywa, nie wiem, w, w sytuacjach, po prostu w atmosferze wzajemnego mimo wszystko szacunku, wsparcia i akceptacji e, i robimy coś, nie wiem, bardzo dawno temu e, e, robiło się czasem coś takiego, że jak ktoś już był kompletnym amoku, e, to na przykład można się było umówić na symboliczne wylanie wody na głowę, wiadra na e, i to było rytualne. Ja to nawet jeszcze pamiętam na ten, takie sytuacje, pod tytułem na symboliczne otrzeźwienie, na takiego właśnie trochę potrząśnięcie. Trzeba było troszeczkę silniejszych emocji, bo to była naprawdę walka po prostu walka, i dalej jest o życie. Natomiast to nikt nikogo przecież nie zmuszał, nie wiem, nie przywiązywał, ludzie na to godzili, robiło się z tego cały rytuał, nie wiem, biło się brawo. Teraz już byśmy w życiu nie mogli zrobić takich rzeczy, bo wokół takich historii uchodziły, po prostu zaraz rosły do łamania praw człowieka, do znęcania się nad ludźmi. I one zaraz mówię nabierały własnego życia i były wyciągane i przedstawiane, jakby wyjęte z kontekstu w sposób taki. No nie wiem, szok, możliwie jak najbardziej szokujący. Więc myślę sobie, że z tego też się to bierze. Stacjonarne placówki są dedykowane dla osób, które są faktycznie uzależnione. W momencie, kiedy mamy jakby taki etap, nie wiem, eksperymentowania, używania, tak jak jesteśmy na granicy, nie wiem, właśnie używamy szkodliwie, ale jeszcze jesteśmy w stanie jakby funkcjonować normalnie, jeśli jesteśmy osobą współuzależnioną i to nie my, tylko ktoś nasz bliski ma problem lub jeśli na przykład jesteśmy na etapie jakby stabilizacji tego zdrowienia, to najlepszym rozwiązaniem są wtedy poradnie. Natomiast tak, to prawda, że w przypadku uzależnienia, jeśli tracimy kontrolę, czyli w takich sytuacjach już skrajnych, to najlepszym rozwiązaniem jest, jest ośrodek, no siłą rzeczy. To jest raczej kwestia, no, ludzi przymusza sytuacja życiowa. To jest bardzo, bardzo trudna decyzja, bardzo trudny moment, więc ja rozumiem, że to się po prostu w ten sposób kojarzy. Ale też chyba wszystko, co jest nieznane, to chyba takie mam wrażenie, że jako czymś za dużo nie wiemy, to się tego trochę boimy. Kiedy to rodzice chcą, żeby młoda osoba poszła się leczyć. Czy, czy to w ogóle ma prawo zadziałać? Ja powiem tak, trochę tak jak nie wierzę w narkotyki miękkie i twarde. Tak, nie do końca, yy, w, znaczy wierzę, no w sensie uważam za yy, jakby skuteczne takie kategorie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Bo nie ma właściwie takich sytuacji, kiedy ta. No znowuż, jakby to, że człowiek podejmuje leczenie uzależnień, zawsze w pewien sposób jest podyktowane jakimś naciskiem, można powiedzieć, zewnętrznym. Czy to, nie wiem, właśnie nacisk ze strony rodziców, czy innych bliskich, czy groźba, nie wiem, utraty pracy, czy nie wiem, groźba utraty wolności, problemy finansowe i tak można by było mnożyć, jakby te argumenty, które powodują, że ludzie się jakby decydują. Godzą, może nie decydują, może nawet godzą to chyba jest lepsze słowo, niż decydują na, na rozpoczęcie tego procesu, ale z mojej obserwacji wynika a obserwacje są długie, bo mają 20 lat albo i dłużej obserwuję tę historię tych ludzi yy, wynika z tego, że to nie ma żadnego znaczenia. Ja uważam, że tak długo, jak nie są, a nie stosujemy ani przymusu bezpośredniego, ani trzeba pamiętać, że to nie są, bo ludzie mówią o yy, ośrodki zamknięte, yy, to nie jest ośrodek zamknięty, tylko ośrodek stacjonarny. Drzwi i okna są cały czas otwarte, nie ma krat ani, nie wiem, murów. Co więcej, to osobie, która podejmuje terapię musi zależeć i to ona musi, nie wiem, wywiązywać się z kontraktu, dostosowywać się do regulaminu, żeby móc zostać. To nie jest tak, że ktokolwiek do czegokolwiek jakby zmusi. Czasem jest tak, że robimy dwa kroki do przodu, a potem krok do tyłu i to też jest totalnie naturalne. I to w trakcie terapii dopiero, jak dopiero jak człowiek zacznie jakby wracać w ogóle do możliwości yy, myślenia chociażby przyczynowo-skutkowego, takiego trzeźwego. Bo wbrew pozorom to, że my się odtrujemy z jakiejś substancji, to nie znaczy, że nasz układ nerwowy działa w sposób i w ogóle nasz mózg działa tak, jak wcześniej. Abstynencja to nie trzeźwość. to nie trzeźwość i mijają naprawdę długie miesiące, czasem pół roku albo i dłużej, zanim człowiek jest w stanie jakby wrócić do pełnego, jakby cały wachlarz emocjonalny oraz sposób myślenia, łączenia faktów staje się dla niego dostępny. I ludzie zaczynają, ale też przede wszystkim jak się rozbrajają pewnego rodzaju mechanizmy psychologiczne, które są związane z nałogiem. Na początku ja, ja wiem po prostu, że to jest wszystko abstrakcja, że to się wydaje głupie, że te zasady są jakieś jak z kosmosu, że jest, wydaje się to wszystko mało wiarygodne. I to jest okej, okay. jakby nikt nikogo nie zmusza, żeby teraz, żebyśmy udawali, że, że w to super wierzymy. Ludzie się na początku dostosowują do pewnych zasad, na zasadzie po prostu no, nie wiem, naśladowania, przystosowania się do sytuacji, a później sami zaczynają się orientować, hmm, jak załatwiam sprawę w ten sposób, to w sumie sam z tego korzystam. Jak na przykład jest problem, to korzystam z tego głupiego sposobu, że każą mi rozmawiać o tym problemie, a nie mogę na przykład się zamknąć w czterech ścianach i zrobić coś, żeby o tym nie myśleć, jak robiłem do tej pory i do tej pory działało. I sami zaczynają rozumieć, że, 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 że to się staje dla nich i że sami tego chcą. I to jest... Totalnie naturalne, że w, nie widzę nic złego w takiej sytuacji, w której y, naprawdę z reguły, jak, jak nie, postawię, czasem ktoś się nie znajdzie wręcz naprawdę przed przysłowiową ścianą, to, y, to sam z siebie się nie zdecyduje na, na zmianę. I jak to wygląda, y, bo na pewno osoby, które nas słuchają, są ciekawe technicznie. że hmm? jak, y, jak tam się dostać? I jakie są pierwsze kroki na miejscu? Powiem tak, na, yy, yy, tak naprawdę jedyne co jest potrzebne to jest potrzebne yy, skierowanie. Od lekarza, bo placówki, które w, no właśnie są bezpłatne, to jedne, co potrzebują, to potrzebujemy w skierowanie i skierowanie może wystawić dowolny lekarz. Mówię to podkreślam to jakby tym tonem, dlatego że nawet lekarze nie wszyscy to wiedzą, bo jeszcze ileś lat temu było tak, że tylko lekarz psychiatra mógł wystawić takie skierowanie. I zdarzają się takie sytuacje, że ktoś idzie do internisty i internista nie wie, co ma zrobić. Więc yy, yy, tak, każdy naprawdę lekarz pierwszego kontaktu już w skrajnych przypadkach, nawet mi się zdarzało, że ktoś przyjechał, nie wiem. Chłopak przyjechał ze skierowaniem od ginekologa, bo akurat hmm. miał w rodzinie. Nie szkodzi, żadna różnica. Chodzi o formalność. Yy, I dokumentem jakiejś tożsamości, na podstawie którego możemy jakby sprawdzić, że, że, on, że on to on. I zapisujemy się na przyjęcie pod numerem telefonu, który jest podany na stronie internetowej ośrodka. Na przykład mówię, chociaż placówek monarowskich stacjonarnych ośrodków jest 30. Mogą mieć różne, nie wiem, różne zasady. Na przykład placówce, w której ja pracuję, nie wiem, w Głoskowie mamy przyjęcia, nie wiem, poniedziałki, środy, piątki. Przez telefon się jakby wszystkiego dowiemy, takich szczegółów. Natomiast tak naprawdę jedyne, co trzeba zrobić, to mówię, to załatwić jakby to, to skierowanie. I uzgodnić te konkretny termin przyjęcia, bo nie robimy też tak, że przyjeżdżamy z Nienacka. I jedyne, co jest z takich wymogów jeszcze, nazwijmy to formalnych, to jest takie, że osoba w dniu przyjęcia nie może wykazywać fizjologicznych, Objawów y, intoksykacji. Bo to, czy ktoś jest trzeźwy, jest jakby wynika. Ta zasada wynika po prostu z jego jakby, y, potrzeb jego bezpieczeństwa, bo jeśli on jest jakby mocno zatruty, y, to może się wydarzyć coś, jakby dla niej organizm może zareagować w jakiś sposób, który będzie dla niego niebezpieczny. Ale też wynika z bezpieczeństwa innych wodopiecznych, bo nasi pacjenci na zwyczajnie świecie przecież skanują taką osobę, natychmiast rozpoznają pewne sygnały i to też jakby bywa dla nich pewnego rodzaju wyzwalaczem, taką rzeczą, która, która nakręca, jak ktoś ma, no nie wiem, jest, jest pod wpływem. Natomiast nawet nie wymagamy to, że ktoś będzie trzeźwy, nie wiem, od tygodnia, dwóch czy trzech, bo dla bardzo wielu osób to jest niemożliwe do osiągnięcia w warunkach domowych, po prostu. Jeśli chodzi o stricte coś takiego jak detoks, to to nie jest warunek wymagany. Tak naprawdę to lekarz powinien określić, jakby powinien ocenić, czy detoksykacja organizmu jest potrzebna. Detoksykacja organizmu, jakby przypomnę, to nie jest tak naprawdę samo leczenie w sobie, w sensie to nie jest terapia, to jest takie przygotowanie medyczne, to znaczy, że idziemy, najczęściej one się odbywają przy szpitalach, czy to w, w szpitalu psychiatrycznym, ale też są placówki, w, są oddziały detoksykacyjne po prostu przy przyszpitalne. I jak się tam dostać, tam można już wejść od tak, czy... Tam też dzwonimy i się, mhm. tam też dzwonimy i też się umawiamy, nie jest, z tego co wiem, to chyba nie jest potrzebne skierowanie akurat na detoksykację i detoksykacja jest potrzebna, to jest tak naprawdę usunięcie metabolitów, jakby trucizny z organizmu i podreperowanie tego organizmu w sensie takimi elektrolitami, ale też ustabilizowanie, na przykład łagodzenie objawów odstawiennych, które zwłaszcza w przypadku substancji silnie uzależniających fizycznie, czyli wszystkich depresantów. I tutaj mamy w tej grupie zarówno, nie wiem, opiaty, opioidy, ale też na przykład benzodiazepiny czy alkohol, bo tak naprawdę również jest przecież depresantem metanol, dokładnie tak samo jak, nie wiem, heroina, chociażby. Ale to nie jest wymóg konieczny, to jest, czasem jest to potrzebne ze względów na bezpieczeństwo, bo po prostu ktoś brał tak dużo i tak długo, że odstawienie z dnia na dzień jest szokiem dla organizmu i po prostu bezpiecznie jest to zrobić w warunkach takich szpitalnych, a czasem jest to po prostu dla ludzi jest troszkę łatwiej, no bo, bo bez tego, bez detoksu się cierpi po prostu fizycznie, bo to już w zależności od substancji, ale to jest po prostu najzwyczajniej w świecie ból, no. to jest jakby problem ze snem, czy kuśtawki nastroju, ale też ból mięśni, stawów, dreszcze, to, jest, to są bardzo nieprzyjemne jakby doznania. Ale jest też sporo ludzi, którzy rozmawiamy przez telefon i na przykład, no nie wiem, pytamy się właśnie od czego ktoś jest uzależniony, właśnie żeby doradzić, yy, czy może w takim razie warto najpierw pójść na detoks. A widzę pani spokój, to nie mój pierwszy raz, yy, dam se radę. Yy, i i to prawda, ja wiem, że teraz to zabrzmi bardzo nienaukowo, ale prawda jest taka, i w, że jakby teoria mówi jedno i książki mówią jakby jedno, ale doświadczenie pokazuje, że w dużej mierze nawet nasilenie jakby objawów odstawiennych zależy od nastawienia. No prawda, to jest, to jest niebywałe dla mnie. Ale znam sytuację, w których ludzie są uzależnieni od piatów, czyli już po prostu najsilniej jakby uzależniających fizycznie substancji. Przyjeżdżają, stawiają je z dnia na dzień, i teoretycznie powinien być dramat, po prostu być dramat. A tymczasem, no oczywiście, że ktoś gorzej śpi, czy nie wiem, prosi o ibuprofen, bo go, bo go bolą mięśnie, ale generalnie w. Idzie, wstaje, idzie z ludźmi, trochę więcej się poci przez pierwsze dni, ale jest jakoś na to przygotowany też psychicznie i w ten sposób też jest w stanie przetrwać ten czas. Jak możemy nakierować uwagę drugiej osoby na to, że ma problem? I czy w ogóle zawsze powinniśmy, bo tak sobie myślę, no bo to jednak najpierw musimy o siebie zadbać, nie? To w ogóle jest jakby. Temat taki, by jakby w ogóle od strony współuzależnienia, czyli od strony osoby, która jest rodziną lub osobą bliską, osoby, która ma problem. Ja też uważam, że w tym wszystkim dbamy, jakby chcemy pomóc osobie uzależnionej, ale przede wszystkim pamiętajmy, że musimy zadbać, zaopiekować się sobą. To też jest choroba. I to nie jest jakby przypadek, że to też się jakby rozpoznaje normalnie jako jednostkę chorobową, ponieważ jest to związane z masą różnych też mechanizmów psychologicznych, które powodują, że nie dość, że sami sobie robimy krzywdę, bo przestajemy dbać o siebie, jakby o swoje życie, to też niechcący paradoksalnie zaczynamy nie tyle nie pomagać, co wręcz jakby wspierać uzależnienie drugiej osoby przez taką nieumiejętną chęć pomocy. Po pierwsze, pamiętajmy, że każda poradnia leczenia uzależnień jakby oferuje również, albo może nawet przede wszystkim właśnie terapię dla osób współuzależnionych i żeby nie bać się z tego korzystać, nie, to nie, ja wiem, że to brzmi strasznie, bo terapia i od razu jest tak, ale co ja? Ja przecież nie mam problemu, to on ma problem, nie, to jakby, a drugie dla współuzależnionych to też od razu budzi takie, no bo to brzmi właśnie tak, nie wiem, szufladkująco i jak, że zaraz właśnie diagnoza, ale to jest Naprawdę nic innego, jak, jakby otrzymanie pomocy, konsultacji, i jak w tym całym szaleństwie zadbać o siebie, bo to jest dla bliskich, to jest, pamiętajmy, uzależnienie, to jest choroba całego systemu, a nie przecież jednej osoby, wyrwane z kontekstu. Jak zresztą każda choroba tak naprawdę yy, przewlekła, ale taka sz w szczególności. I naprawdę jeśli nie będziemy umieli jakby umiejętnie chociażby stawiać granic, jakby w tym wszystkim się zachowywać, to możemy jakby, to może być to krąg produktywne. Na przykład kiedy my często z dobrej woli zaczynamy. Naprawiać różne błędy, które popełniają osoby uzależnione, trochę po nich w przenośni, ale też dosłownie sprzątać, powodować, że mniej czują konsekwencje różnych swoich wyborów, bo to jest mega trudne patrzeć, jak ktoś, kogo kochamy, kto jest dla nas bliski, robi sobie krzywdę. I, I jakby naturalnym odruchem jest takim, żeby mu natychmiast pomóc. Natomiast y, myślę, że jakby w tym wszystkim jedyne, co możemy zrobić, to tak, z jednej strony jakby dać taki komunikat, że jesteśmy. Y, y, to jest, wiem, że to jest choroba. Rozumiem, że cierpisz. Jeśli będziesz chciał pomocy, jestem. Mogę Ci pomóc właśnie, nie wiem, znaleźć poradnie, znaleźć ośrodek, zadzwonić, zawieźć cię. Bo wiem, że jakby często to jest trudne, zrobić to samemu. Ale nie wyrażam zgody na to i na tamto, i nie będę tego po prostu wspierać. Dużo prostsze jest o tym opowiedzieć z fotela, przed kamerą, dużo trudniej jest to zrobić w praktyce, bo to boli, bo to boli, bo będziemy się spotykać z konfrontacją, z manipulacją. Taka osoba uzależniona będzie przerzucać na nas poczucie winy, odpowiedzialności, i nie dlatego, że jest zła i niedobra, tylko dlatego, że tak mechanizmy powodują, że tak się człowiek broni po prostu, i będzie nam mega trudno z tym wszystkim. Więc naprawdę pamiętajmy, że nie musimy być w tym sami, po prostu naprawdę korzystajmy, niech jakby podzielmy się z kimś tą, chociażby tą, tym, tym, tym całym jakby bagażem, który niesiemy jako współuzależnieni. I tak gorąco, gorąco zachęcam do tego, żeby w tym wszystkim właśnie dbać o siebie i poradnie są świetne, bo tam uzyskamy i możliwość konsultacji indywidualnych, takiej żeby hmm, przeanalizować naszą sytuację indywidualnie, ale też y, y, możliwość spotkania się na przykład z grupą, z grupą wiem, innych rodziców w podobnej sytuacji i zobaczenia, że to nie my mamy, że nie jesteśmy w tym sami i że nie, jest to, nie jesteśmy w wyjątkowo beznadziejnej sytuacji, tylko że to się zdarza i że są sposoby, jak sobie z tym radzić, i ludzie jakoś sobie z tym radzą i że my również możemy z tego skorzystać. Warto korzystać z pomocy, to absolutnie ani, ani znaczy nie boli. Nie wiem, czy nie boli, bo to jest trudne, bo może to źle źle zabrzmi, ale y, ale jest to tylko jakby m, oznacza odwagę, i, yy, yy, i wcale nie oznacza, że ktoś jest wariat, jeśli korzysta z pomocy. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest rodzajem mądrości. Dzięki za rozmowę. To ja dziękuję bardzo <laughs> serdecznie.